wielką przyjemność przedstawić młodą artystkę, przedtem mam już oczami. Obroniła się pani tak, na ASP w Gdańsku. I właściwie ja mówię tyle, oddaję głos artystce. Od niedawna jestem absolwentką malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom oraz reprezentowane prace powstały w pracowni profesora Macieja Śpieszewskiego. Chciałam przedstawić kilka obrazów stanowiących podsumowanie lat 2009-2013, kiedy ta fascynacja kolorem i ornamentem zdominowała kompozycję w moich obrazach. W swoich pracach pokazuję współczesnego człowieka z jego dylematami, ograniczeniami i słabościami, ale również niedocenianymi przez niego samego barwnymi stronami jego życia. Najważniejszy jest pomysł, to co chciałoby się przedstawić. Wstępnie zarys całej koncepcji, czy to miał, co miał przedstawiać, w jaki sposób miałby oddziaływać na osobę, która by miała to oglądać. Ja chciałam, żeby ten obraz pochłaniał widza, w jakiś sposób wciągał go w mój świat. A jest on inspirowany sztuką turecką, ornamentyką bizantyjską. Tematyka prac jest głównie symboliczna, ale to jest też jakby mój pamiętnik. To są bardzo osobiste prace, opowiadające o moim życiu. Są dosyć dziwnie przedstawione, bo nie opowiadam o nich w sposób bezpośredni, tak zwana kawa na ławę, tylko właśnie sens ich jest zakamuflowany. Wszystko jest zakamuflowane. Teraz właśnie użyłam sposobu wyrazu właśnie poprzez tkaniny, ten patchwork, którym można wyszyć swoje historie właśnie z życia. Symbole, które właśnie mogą coś mówić i dawać jeszcze taką nutkę niepewności, nutkę tajemnicy. I te kolory właśnie wzięte prosto od kwiatów, od drzew, przekładam na paletę. Ale tak drzewa, drzewa, kwiaty, liście nie są tak jaskrawo kolorowe. To, tak... to zależy gdzie. Naprawdę? Właśnie na przykład maki w Turcji zauważyłam, że mają niesamowite pigmenty i szukałam tak długo takiej farby, która by oddała tą wyrazistość. Tak samo niebo. Zauważyłam, że niebo nie wszędzie jest takie samo. W krajach południowych jest bardziej intensywne. Jak zobaczymy też u włoskich malarzy jest dużo bardziej niebieskie niż u nas. U nas jest bardziej połączone z szarością i podejrzewam, że dlatego u nas też prace takie powstają, bardziej szare. I też w zależności gdzie byliśmy, co zobaczyliśmy, no to obrazujemy.